brzydka pogoda, beznadziejnie znowu pada deszcz. Ciągle to słyszę, ale przecież nie ma brzydkiej pogody. Trzeba myśleć tak, jak myślą Brytyjczycy czy Irlandczycy. Brzydka pogoda nie istnieje. Jeśli pada, to znaczy, że ma padać. Jeśli czegoś komuś brakuje, to co najwyżej nam odpowiedniego ubioru. A zatem uświadommy sobie wreszcie, w Polsce nie ma brzydkiej pogody. Co najwyżej brakuje nam kaptura i jak jest pada, to trzeba założyć kaptur, a jak jest gorąco, to trzeba założyć czarny strój jak Beduini, długi, z długimi rękawami, bo wtedy nie jest gorąco, bo wbrew temu, co się sądzi, jak jest gorąco, to nie trzeba się rozbierać, lepiej się ubrać, bo wtedy jest chłodniej. Na pielgrzymkach najlepiej ubranymi ludźmi są księża. Czarna sutanna, chociaż ściąga do siebie światło, najlepiej też chroni przed potem i poparzeniami, a zatem w tym fantastycznym, wiosennym czasie, kiedy pada, jest zimno, czasami jest grad, a czasami świeci słoneczko, warto sobie powiedzieć, nic takiego jak zła pogoda nie istnieje, czasem tylko mamy nieodpowiednie ubranie, a jak ktoś mieszkał kiedyś w Irlandii, to wie, że w zależności, że ludzie ubierają się w zależności od tego, o której godzinie z domu wychodzą. I różnice w ubiorach radykalne, od ciepłych polarów i swetrów do letniego ubrania mogą sięgać 15 albo 20 minut, a zatem w Polsce jest naprawdę święty spokój.